Witajcie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o leku Amisupride, inaczej po angielsku, którego brałem ponad 8 lat. Słuchajcie, doświadczenie z tym lekiem mam dosyć duże, bo brałem go dosyć dużo. Działanie leku jest naprawdę dobre, wszystko jest ok, nie miałem żadnych objawów ubocznych po tym leku, ale oprócz jednego, który psuł po prostu wszystko. Po prostu na leku Amisupride podnosi się wysoko prolaktyna. Także prolaktyna jest bardzo wysoka i niestety trzeba coś z tym robić, albo zmieniać lek, albo też schodzić z dawki leku do minimalnej, ponieważ prolaktyna w dłuższym okresie działania na organizm powoduje zmiany w organizmie, czyli na niekorzyść, czyli jakieś tam, załóżmy, problemy ze zdrowiem fizycznym po dłuższym czasie. Tak działa prolaktyna. Sam lek nawet bym polecił. 8 lat się na nim utrzymałem. Po 8 latach niestety zaniżyłem dawkę tak mocno, że wystąpiła psychoza. Brałem, mogę powiedzieć, w pewnym okresie 300 mg na dobę, także to jest niedużo. Przez jakiś czas brałem 250, ale później nastąpił atak chorobowy. Także lek, który można polecić, tylko trzeba się pilnować z prolaktyną. Należy sobie robić badania krwi i tą prolaktynę badać w dłuższym okresie, bo po prostu bardzo się zawyża po tym leku. Na tym leku oczywiście też można i pracować, i w miarę funkcjonować. Śpi się w miarę dobrze, chociaż sen nie jest taki mocny. Sen, powiedziałbym, raczej jest krótki. Bywa, że 5 do 7 godzin. Taki jest sen na Amisupride. Sen krótki, nie śpi się długo, ale lek ogólnie na plus. Z tym, że ta prolaktyna niestety to jest jeden wielki minus tego leku, która później powoduje choroby ze zdrowiem fizycznym. Także długie doświadczenie z lekiem. Lek mogę polecić, ale trzeba się tego pilnować. Przy dużych dawkach, bo to maksymalna dawka tego leku jest 1200 mg na dobę, ale takich dawek bym nawet nie polecał, bo prolaktyna musi być hiperwysoka w tym momencie przy takich dawkach leku, a wiem, że niektórzy takie dawki leku brali, ale zbadając to prolaktynę we krwi, to po prostu jest szok, jaka musi być wysoka przy takich dawkach leku. Nawet biorąc te 400 mg, u mnie prolaktyna była za wysoka przy 400 mg, także musiałem zejść na 300. Na 300 jakoś to się mieściło w normie, ale mimo wszystko też nie była taka jak u zdrowego człowieka. No tyle wam chciałem powiedzieć na temat tego leku Amisupride. Nagram jeszcze jeden odcinek na temat leku Clopixol, który teraz zbiorę właściwie i będę mógł troszeczkę więcej o nim powiedzieć. Chociaż to jak jest lek klasyczny i starej generacji, ale to nie znaczy, że jest gorszy od tych nowszych leków. Pozdrawiam was serdecznie. Jak chcesz, daj suba. Trzymajcie się. Cześć.